Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Tata na biegunach i gramy w Minecraft Jurassic World. Dokładnie tak. Nie ma tutaj co czekać, jest to jedyne oficjalne tutaj rozszerzenie stworzone bezpośrednio od ekipy z Minecrafta, gdzie możemy pojechać, czy w sumie popłynąć, bo dolecie do naszą ukochaną wyspę pełną dinozaurów, czyli Isla Nublar. Żeby was tu nie trzymać dłużej w niepewności, zaczynamy grę. O co chodzi, tak? No, skłoniłem się do tego, żeby nagrać dla was ten krótki poradnik, ponieważ na początku, można powiedzieć, skupiłem się na samej eksploracji wyspy, a dopiero później sam musiałem gdzieś tam zagłębiać się, co zrobić, żeby tutaj poodkrywać pewne rzeczy. Dziś się okazało, że no, gra jest naprawdę pełna po prostu dodatkowej zawartości. Ja wam tutaj pokazuję, jak gram, pokazuję wam pierwsze ruchy, więc zróbcie to samo po prostu co ja, zerkajcie sobie i tak jakby no myślę te podstawy po prostu gry opanujecie, co wam gdzieś tam umili po prostu całą tą podróż. Tak jak widzicie, no wystartowałem koło łodzi, taką łodzią przepływają po prostu wszyscy, którzy chcą odwiedzić, naszą kochaną wyspę. Tak jak w Minecrafcie, tak? Wszystko można po prostu zniszczyć, wszystko jest tutaj degradowalne, budujemy, no jakby no nic nie stoi na żadnej przeszkodzie. Wchodzimy do wagoniku, no i rozpoczynamy naszą podróż po wyspie. Teraz czeka was bardzo miła niespodzianka, oczywiście powiem o tym już teraz, żeby tą niespodziankę wam trochę spalić, ale skoro tego słuchacie, to albo po prostu zastanawiacie się, czy warto kupić ten dodatek, albo już go macie i chcecie po prostu poznać co w tym wszystkim chodzi. I muzyka się włączyła i za chwilę będzie. Tam z tyłu widzimy stację meteorologiczną, też jedną z takich miejscówek, które można odwiedzić. A teraz właśnie przejeżdżamy przez nasze ulubione wrota. Każdy chciałby mieć takie drzwi do domu. I jesteśmy. Co tu mamy? No naszą główną lokalizację, czyli po pierwsze zagrodę mozozaura. W sumie zagroda to jest złe słowo, ale tam gdzie on po prostu pływa. Kolejna, laguna mozozaura. O, to jest lepsze słowo. Nasza piramida kochana, tak? W której jakby też znajduje się laboratorium i poznamy naszego miłosierskiego doktora Wu. Co tu jeszcze jest? No te wszystkie sklepiki, tak? W ogóle ta cała jakby tutaj scena pierwsza jest bardzo znana i bardzo charakterystyczna. Po prawej stronie hotele są. I lądujemy do pierwszej stacji. Ogólnie ta kolejka, tą kolejką możecie pojechać w kilka miejscówek. Możecie po prostu wsiąść jakby w wagonik i oczywiście jechać do przodu. To jest jeden ze sposobów. Drugi to jest tutaj osoby z załogi mogą was tutaj poprowadzić. I tak to właśnie by wyglądało. Pani nas tutaj wita i mówi, że miło nas poznać. Nam również. I rozpoczynamy. Nasze pierwsze kroki skierujemy do piramidy właśnie, ale popatrzymy sobie, co tam jeszcze widać. O, ptaszarnia z tyłu się rozciąga. Tam oczywiście też będziemy mogli trafić. Kilka innych miejscówek. Tutaj, tak jak widzicie, tutaj możemy prosić pana o kolejkę. Gently Giants, czyli ogólnie małe giganty, takie w sumie strefa dla dzieci. Widzicie małego ceratopsa, którego możecie sobie tam putnąć i wejść zobaczyć. Dobra, skupmy się na tym, co tam widzieliście. Widzieliście pewnie takie żółte znaki na ziemi, które pokazują wam tak naprawdę gdzie iść i gdzie jakby włożyć pierwsze kroki. Te znaki chcą nas motywować do tego, żebyśmy uruchomili park, bo on tak naprawdę w tym momencie jest wyłączony. W sensie nie ma w nim odwiedzających, chociaż oczywiście widzicie tu ludzi, ale oficjalnie nie ma. Naszym zdaniem jest tutaj, przypłynęliśmy na wyspę, spotkamy oczywiście Claire i innych jakby tutaj gości i będziemy musieli uruchomić tutaj park. Tylko żeby go uruchomić, to... O, teraz właśnie biorę hot dogi. To jest też ważne, jedno z ważniejszych pożywień, które jest za darmo, więc z chęcią proszę go brać. Jak widzicie, jest to pieczony schab minecraftowy, tylko tutaj po prostu przybrał formę hot doga. Dobra, wracając do sedna. Żeby uruchomić park, będziemy musieli po prostu napełnić go, że tak powiem, dinozaurami. Nie to, że ich tutaj nie ma, bo są. Ale my będziemy musieli tutaj odkryć pewne skamieniałości. Jest taka fajna jakby trochę, no nie że mini gra, tak, ale taka fajna aktywność, którą trzeba zrobić, bo na ten moment jakby no wszystkich dinozaurów po prostu w parku nie ma i my będziemy musieli, że tak powiem, przy pomocy informacji doktora Wu je stworzyć.
Tak, dokładnie. Dobrze, jakby mnie tutaj słyszeliście. Tutaj, no, my tak naprawdę będziemy te dinozaury tworzyć i je wychowywać. Tak, nie wiem, na ten moment, następnym razem coś poprawię, ale naprawdę sporo jest tych gatunków dinozaurów, pewnie około tak 30-40 różnych, z czego dzielą się one na te znane i na te takie hybrydy, które oni po prostu tutaj sobie wymyślili. Tu przed chwilą widzieliście jakby tą główną miejscówkę, gdzie odbyła się ta ostateczna walka, gdzie bywa mozozaur, tak? To jest jakby znana z gier, z filmów, z bajek, jakby bardzo, bardzo fajnie właśnie to się pod tym kątem ogląda. Fajnie, że to właśnie jest i mi się to bardzo, bardzo jakby podoba, zawsze lubię na to patrzeć. Dobra, nie ma na co czekać, moglibyśmy wejść do piramidy, ale pokażę wam, co tutaj jest, tak? Tyrannosaurus Rex Kingdom. Szczerze, to ja tutaj dopiero trafiłem po jakimś filmiku, który kiedyś gdzieś tam około zobaczyłem właśnie, co można zrobić dalej. Się okazało, wiecie, bo szukałem jakichś strasznych dinozaurów, żeby pokazać coś młodym, no bo takie dinozaury są najbardziej interesujące. A w parku w sumie bezpośrednio ich nie uświadczycie, jak teraz będzie sobie wydać ten park. Czyli dopiero jak wy ich nie wsadzicie, to tylko tak naprawdę ten tyranozaur jest takim dinozaurem mięsożernym, którego gdzieś tam widzicie, tak? To jest ten główny. Oj, zbiłem szybkę, on tu za chwilę przyjdzie. Pewnie pojawi się jego głowa, bo oczywiście, no, wiecie jak to z Minecraftem, nie uciekał od błędów, czyli często jakby przenikają się tekstury, ale to w sumie, które są Minecraftu, tak za bardzo nie przeszkadza. Dobry mam pokarmi, tak, zaraz widzicie, czyli jakby, no, tutaj czy w innych dobiegam, bo sobie wszystko pokarmi tyranozaura biednymi owieczkami. No smutna trochę sprawa, no ale takie życie, tak? No jest to w sumie prosty sposób, żeby pozyskać wełnę, którego w Minecraftie nie ma, ale tu jest. Wełny pod dostatkiem, owieczki tylko znikają. Dobra, to oczywiście można zrobić, tak? Pewnie nie wiem, czy was to kusi, czy nie, ale no można wejść do tego tyranozaura. Taką też rzecz na pewno widzieliście, co zrobiła Claire, tak? W filmie Jurassic World. To, co też w sumie robią w drugim sezonie, no może nie chcę to dużo zdradzać, tak? Ale w drugim sezonie Obozu Kredowego, też bardzo fajny serial, polecam. W ogóle wiecie, świetnie, że to wszystko dzieje się w tym miejscu. Tutaj widzicie elektrownię, a tam jakby oczywiście jest taka zagroda i no możemy, tak, jak chcemy, to możemy go po prostu wypuścić stamtąd, żeby tutaj wszedł i wtedy ludzie po prostu się boją. No nie będę wam jakby tutaj spoilerował, sami sobie to zróbcie. Jest tyle w tym Friday, chociaż no... Jak zaczniecie grać, no tak naprawdę i macie odpowiedni sprzęt, taki też dinozaur nie jest jakimś tam przeszkodą dla was. O, jestem w środku. Pokażę mu się, żeby mnie zobaczył. O, już to wyczuł moją krew po prostu i biegnie. Zawsze stresuje, jak jest koło was, nie bójcie się. Za chwilę będzie tutaj przeniknie, bo pamiętam, że się wystraszyłem, więc uważajcie. Kurczę, chciałem powiedzieć, że przepraszam, wypikamy to. Dobra, jednak nie będziemy go teraz wypuszczać, to by było za dużo dla nas po prostu. Okej. I koniec. Tak to było, oto krótka przygoda z tyranozaurem. Coś wam też powiedziała, zawsze daję jakieś tutaj anegdoty do tej historii. I teraz kieruję swoje kroki już bezpośrednio do piramidy. I zmierzamy do piramidy. Dokładnie. Piramida jest po naszej lewej stronie w tym momencie. Co się dzieje w piramidzie? W piramidzie, tak jak wspomnieliśmy już, wspomniałem, jest laboratorium doktora Wu. Jest też Claire, jakby tutaj z centrum jest centrum dowodzenia. I dzień dobry. Tak nas tutaj witają dinozaury. Jeżeli chcemy, tutaj możemy sobie o nich po prostu poczytać. To jest tyle ciekawe, co dopiero ja zauważyłem się tam w dalszej części, że w zależności jaką sobie tutaj książeczkę poczytamy, to mam o spinozaurze, to taki dinozaur też właśnie pojawi tutaj wygenerowany na hologramie. Teraz macie Dilophosaura i inne po prostu dinozaury, co można zobaczyć od razu, jak wyglądają, jak później będziecie je tworzyć, czy będziecie je spotykać, żebyście wiedzieli co i jak. To dalej jest, tutaj są wykopaliska, skrzynia, to jest narzędzie do właśnie do pobierania szczątków z dinozaurów, tutaj kolejne szczątki, a tam nasze główne laboratorium. No i idziemy, tak jak wspomniałem, idziemy pokrótce. Cała w ogóle koncepcja jakby tych genów, tak tutaj widzicie, to jest tak, że powiem wam to w tym momencie. Czyli najpierw pobieramy próbki, musimy je znaleźć, jest kilka miejscówek, żeby je znajdować. Potem jak taką próbkę pobierzemy, to wracamy właśnie do laboratorium, pobieramy jakby część tej skamieniałości z takich skrzynek, które tam na nas czekają. Później łączymy je z DNA.
Po tym jak łączymy je z DNA, można powiedzieć, że je trochę wypalamy i na końcu jakby no, wkładamy jajko do komory takiej tutaj, że tak powiem, inkubatora. O, dokładnie to jest inkubator. I idziemy dalej. Tak to właśnie wygląda. Dajcie mi chwilę. Tu widzę, że nawet zrobiłem przerwę, sobie się wytnie. I idziemy dalej. Dokładnie trzeba są dźwignie, bo oczywiście nie każdy może po prostu wejść tam. No i jest, nasi po prostu ukochani bohaterowie. Jest doktor Wu, niezmiennie z nami od całego czasu. On nam daje właśnie tutaj DNA recipes, czyli tak naprawdę, że tak powiem, daje nam tutaj instrukcję, jak stworzyć dinozaura. Tu macie na przykład tak, że musi mieć 3 razy czarne DNA tego dinozaura, 2 razy takie i 1 raz na przykład takie, tak? Są DNA czerwone, niebieskie i zielone. Do tego wrócimy jeszcze później, moment jakby to jest po prostu najważniejsze. Tak oto wygląda pięknie nasz doktor. Tutaj są różne właśnie geny, będą na ścianie rzucone. W tym momencie, no niestety, ale po prostu nie mamy tego dużo. Też uruchomiłem właśnie taką wersję, że nie ma tego za dużo, ale na inne mam tego więcej, to wam później po prostu pokażę. Dobra, tu macie różne stacje, tutaj jest Baby Dinosaurs jakby tutaj only, czyli to znaczy, że tutaj będziecie wyhodowywać te małe jajeczka. O, jedna z najlepszych broni w tej grze, czyli kusza i strzałki usypiające, działa idealnie na każdego dinozaura, od największego do najmniejszego, każdego usypia po jednym strzale. Tu na tych ścianach będziecie mieli gotowe jajka. Jak już raz takie jakby jajko stworzycie, to po prostu później będziecie mogli sobie z nich korzystać. Tu są hybrydy, tam będą zwykłe dinozaury. To jest ogólnie fajne, no bo jednak chwila zajmuje czasu, zanim wytworzycie to DNA, włożycie to do tego inkubatora. A tak to jak już raz to zrobicie, no to później te jajka gdzieś tam tutaj na was czekają w stacji szóstej. Dobra, idziemy do Claire, widzicie, bo do tego nas tutaj motywuje jakby sama gra. Piętro drugie, control room. O, znajoma miejscówka, jest i Claire. Siemanko. Claire nam mówi, że park jest teraz zamknięty, ale no fajnie było, jakbyśmy go otworzyli, żeby ludzie mogli przychodzić, żebyśmy mieli coraz więcej kasy. No i w takim razie wysyłano tutaj do Masteroniego, który jest na dachu. Przynajmniej tak to jest chyba napisane, a nie, helipad jest napisane, czyli jakby lądowisku dla helikopterów. Tu macie innych ludzi, to są ludzie, którzy występowali jakby w pierwszej części filmu Jurassic World, a tu mapa o wiele lepszej skali niż po prostu tamta. Tu widzicie laguna Mosozaura na samym środku, czyli moment, gdzie jesteśmy, tak jakby centrum tutaj nasze, no i kilka po prostu innych miejscówek. Tych miejscówek w sumie no jest tu trochę. Co tutaj na pewno mogę wam pokazać, tak? Tą główną lagunę z piramidą. Tutaj w tym miejscu ja zrobiłem sobie taką swoją bazę, w innej po prostu rozgrywce wam pokażę. Tam, gdzie teraz wskazuję, jest Owen Grady. Tu jest jeden port, drugi port. Porty chyba są trzy bezpośrednio w samej grze. Tutaj jest to miejsce, w którym wylądowaliśmy my. Tak to właśnie by było. Tutaj widzicie, tak? Hype, czyli pociechy i różne takie inne rzeczy, chociaż bezpośrednio te punkty do niczego nam nie są potrzebne. Vivian, jeżeli jesteście fanami filmu, no to tych ludzi gdzieś tam możecie kojarzyć albo po prostu pamiętać, tak? Oni tutaj są, w sumie no, nie grają chyba żadnej roli w grze. Ten, jak i tak inni ochroniarze mogą dać właśnie darts, czyli strzałki usypiające, crossbow, czyli kusze i coś tam jeszcze o helpad. Mówiłem do helikopterów i witamy Masterani. Jak to z Maseraniem? Siemanko. W nocy park też pięknie wygląda. Też nam się podoba. Dużo kasy z Maseraniem zainwestowałeś. To była dobra inwestycja. Teraz my ci tyle pomożemy. Podchodzimy. I on mamy tak. Fossil dig albo amber mine. Czyli są miejsca, w którym po prostu możemy... można wysłać, żebyśmy my to po prostu kopali. Można nam dać też dwie rzeczy. Radio ich. I funkcję radio po prostu nas wysyła zawsze do niego. Czyli jakby jeżeli wzmiecie radio i klikniecie na nie, użyjecie je, to wtedy przyjdzie koło Masraniego. Wracając, tą miejscówkę pamiętacie może z pierwszego filmu. Tu właśnie jakby doktor Alan Grant robił swoje wykopalisko, kiedy przyjdzie do niego John Hammond. Tak to jest fajnie odwzorowane, stąd nie można wyjść, nie można tam sobie pozwiedzać, ale miło, że to po prostu zrobili.
Tak będziemy kopać w dwóch miejscówkach. Tutaj taką kopalnię mamy odkrywkową i druga jakby kopalnia, którą będziemy wchodzić do środka, tak typowo minecraftowo, to w innym miejscu. I tak to właśnie wygląda. Schodzimy na dół, podchodzimy tutaj do paleontologa, bierzemy od niego w tym przypadku łopatę i extraction tools, czyli to jest narzędzie do jakby wyjmowania tych skamielin po prostu tutaj z tych miejsc do tego przeznaczonych, tak? Czyli jak tacy dobrzy paleontolodzy, po prostu bierzemy łopatę i kopiemy, tak? Kopiemy. Będziecie zastanawiać się, kiedy będziemy wiedzieć, czy trafiliśmy na skamieniałość. No zobaczycie, bo ona się po prostu świeci, wygląda trochę inaczej. Więc w trakcie tego kopania dowiecie się co i jak. Co jest tutaj ważne? To, że jakby ja teraz dokopię się do jednej tylko skamieniałości, ale jakby no w tych dwóch miejscówkach jest większość dinozaurów, które są dostępne. W tej miejscówce tutaj jest tyranozaur. Na samym końcu oczywiście. Oczywiście im dalej dojdziecie, tym jest trochę trudniej. Jest takie skakanie, więc naprawdę nie jest wcale, że tak powiem, łatwo. Trochę można tutaj sobie krwi napsuć. Ale warto. Na pewno chociażby do tego, że tyranozaur, czyli fajnie móc go wyhodować, a do tego jeszcze fajnie móc z niego zrobić Indominusa. Sample found, czyli znaleźliśmy, to jest stygimoloch. Został dodany po prostu do laboratorium. Stygimoloch to jest ten z tą twardą głową. Mamy już jednego, więc ja po prostu nie będę tutaj szukał dalej. Już to odkryłem wcześniej i tutaj sobie skakałem. Jest to tak fajna, tak naprawdę, taka zajawka. Pytanie, tak, czy ktoś lubi skakać, czy nie. No jest to po prostu co robić, bo ta cała góra jest do zwiedzenia i naprawdę jest tam sporo skakania. To by było chyba na to, co chciałem wam mówić, jeżeli chodzi o kopalnię. Zobaczcie sobie tutaj. Tak, tu będzie trzeba do góry skakać, tam są drabiny będziecie podblokowywać, no i tak jak mówię, no tak wytrwacie, o, po tamtych też trzeba będzie skakać platformach. Jeżeli wytrwacie, to tak mówię, na końcu czeka was tyranozaur. Posiadanie tyranozaura jest o tyle fajne, że nie potrzeba raptora, żeby stworzyć Indominusa, żeby stworzyć Indoraptora, już potrzeba raptora kości, czy skamieniałości będziecie mogli znaleźć w kopalni bezpośrednio. Dobra, czyli tu już sobie mam, to odkryłem. I żeby wam jeszcze dobrze nakreślić jakby całość, to wchodzimy na Isla Numbrar, a z tej Isla Numbrar po prostu polecimy od razu do kopalni Amber's Mind. Druga miejscówka do odkrywania szczątków dinozaurów, czyli kopalnia. Tutaj już jest bardziej interaktywne środowisko, możemy sobie wypłynąć tutaj obok, pochodzić, to jest taka mini wyspa. W sumie to nic nie przeszedłem, no to jeszcze nie wiem dlaczego. Teraz tylko tak naprawdę zapuściłem się jakiś kawałek dalej i zobaczyłem, że ona po prostu się tam kończy, ale no można. O ile tam jakby nie można było wyjść poza ten płotek, że tak powiem, tak tutaj no środowisko jest zniszczalne i można po prostu sobie bezpośrednio pochodzić. Chociaż oczywiście no najważniejsze jest to, co jest tam w środku, czyli skamieniałości naszych dinozaurów. To jest dobry moment, żeby powiedzieć wam o tym, gdzie te skamieniałości można znaleźć. Można znaleźć je tam w tej pierwszej miejscówce, gdzie byliśmy, czyli w tych wykopaliskach doktora Granta. A też tutaj. Tutaj też jest, to jest też miejscówka z filmu, z pierwszej części. Jeżeli widzicie, tutaj właśnie przyleciał ten prawnik i tutaj też był odkrywali jakby te bursztyny. To jest druga miejscówka, gdzie można odkryć szczątki dinozaurów. Trzecią miejscówką będzie główna Isla Numbra. Tam też jest kilka szczątków. Większość jest w samym laboratorium. Tam są w tym głównym pomieszczeniu, w tych innych pomieszczeniach. Mogę wam już teraz zdradzić. Powiem, że tylko musicie gdzieś dojrzał poczytać, że jeszcze jedne szczątki, gdzie czekają, no to są szczątki, które... To są szczątki Dilophosaura. I one są w porcie, tak? Pewnie na cześć jakby tutaj pamiętnego wydarzenia tutaj, które spowodowało tak naprawdę katastrofę w pierwszej części, czyli jakby chęci wykradzenia tutaj dinozaurów i przekazania ich do portu przez pewną niecną osobę. Kto nie widział filmu, w ogóle zachęcam. Nie ma w ogóle na co czekać, są świetne wszystkie trzy pierwsze, dwie drugie seriale filmowane, nawet Lego też jest naprawdę spoko. Szczególnie, że to wszystko gdzieś tam po prostu się zazębia razem, naprawdę fajnie z tego wyszło uniwersum. Dobrze, jak przystało na kopalni, tutaj nie kupimy łopatą, tylko walimy kilofem. I też tak jak tam szukamy po prostu takich jakby tutaj świecących trochę miejsc i jak już na nie trafimy, no to wtedy wyjmujemy ten extraction tools i klepiemy po prostu w to miejsce. Tak jak w tamtej miejscówce, tak też tutaj
Oczywiście ona jest większa, ja tylko wezmę pierwszą, którą znajdę i wrócę do bazy, natomiast wy no musicie niestety iść po prostu dalej. Niektóre będą ukryte, a tutaj no szczególnie wam powiem, że ostatnie jakby tutaj szczątki Velociraptora są naprawdę nieźle ukryte. Tam jest taki fajny labirynt, się wagonikami jeździ, trzeba przekładać dźwignię, żeby dojechać na samą górę, a później jeszcze czekają was jeszcze skoki, więc no wow. Tutaj dużo spędziłem czasu niż w poprzedniej miejscówce, ale no, tak jak mówię, no, pewno trzeba powiedzieć, że jest to ciekawa rzecz. Kogo mamy? Kompsognata, czyli kolejnego drugiego dinozaura. I tak naprawdę te dwa dinozaury już skoro mamy, to możemy je wyhodować. To by było na tyle. Ja tu nie będę więcej kopał. Już natrudziłem się tam i naskakałem, więc jakby no teraz to już jest wasza broszka. Widzicie, wstał dzień. Wracamy do Maseraniego i ruszamy z powrotem do naszej kochanej piramidy. Czyli czas na wykluwanie dinozaurów. Tak, trzeba je, zanim się wyklują, co prawda, trzeba je jeszcze tutaj wyhodować, pokombinować trochę z DNA i z innymi tutaj rzeczami, no ale co to dla nas, szczególnie przy akompaniamencie doktora Wu. Dobra, co dalej, tak? Doktor Wu się cieszy, że znaleźliśmy to. Teraz jeszcze jedne szczątki dostaniemy, to będą szczątki Gallimaniusa, jak pogadamy tutaj z tym gościem przy stacji pierwszej. Sample będzie found. Tak jak widzicie, teraz dodało nam się po prostu tutaj takie skrzyneczki na tej ścianie po prawej stronie. Stąd możemy pobrać te skamieniałości. Mamy Compsognata, Gallimaniusa po prawej stronie i tam jeszcze był chyba Stygimolo. Pokażę wam jeszcze, jak znaleźć szybko kilka dodatkowych dinozaurów. Pobiegniemy teraz tutaj w miejscówki, które nas otaczają. Tak jak wspomniałem, oprócz jakby tych, które są tutaj, jeden jest w porcie. Jednym z portów. Okej. No i tu już możemy sobie pokopać trochę. Tu też kogoś znajdziemy. Parazaurolofa. Bardzo ładny dinozaur. Bardzo ładnie wygląda. Charakterystyczny. Polecam do sprawdzenia. Idziemy tutaj do laboratorium części drugiej. O, widzicie, te szczątki leżą. To, no, kto tu na nas czeka? Za chwilę dojdziemy się. Dimorfodon. Dimorfodon to jest taki w sumie ptak. Podobny do pterodaktyla, tylko trochę brzydszy jeszcze. A tutaj kto jest? Apatosaurus, czyli konkretna bestia. Oczywiście roślinożerna, ale wielgachne. Fajne zwierzątko. Zachęcam. Dobra. Co tu mamy? Dimorfodon. U mnie latające dinozaury są dwa. Jest Pteranodon i Dimorfodon. Pływające jest jedno. W sumie nie wiem do końca, czy jest pływające, ale to nie będę wam mówił, bo to jest jakby nawet nikt z żyjących dinozaurów, czy którzy żyły wcześniej, tylko po prostu to jest jakby hybryda stworzona na te potrzeby. O, widzicie? Pojawiły się tak naprawdę nowe dwie skrzynki, skąd możemy wziąć po prostu nasze skamieniałości. To ja zrobię Stygimoloch, bo on jest taki charakterystyczny trochę. Widzicie? Wziąłem jakby właśnie jego sample i do stacji drugiej i muszę teraz pobrać od niego tutaj próbki. Teraz tak, żeby zbudować dinozaura zwykłego, bierzemy tak, trzy czerwone, dwie niebieskie i jedną zieloną. Tak robimy to po prostu zawsze. Wchodzimy do tego tutaj laboratorium stołu alchemicznego. Wrzucamy tutaj jakby Stygimolocha i dodajemy trzy czerwone. Tak, musimy poczekać, tutaj po prawej stronie to się procesuje chwilę i z tego wyjdą nam takie bardziej przypominające właśnie DNA jakby wskaźniki. Jeżeli chodzi o dinozaury standardowe, to w standardowych wersjach, bo są też dodatkowe wersje, tutaj jest jedna wersja kolorowa, druga fluorescencyjna. Tam już jakby musimy korzystać z tej książki od doktora Wu. Jeżeli stworzymy dinozaura standardowego, to tylko tak. Te skamieniałości plus trzy czerwone, które teraz zrobiłem, widzieliście, pojawiły się jakby tutaj nici DNA. Dwa niebieskie i jedną zieloną. Zawsze jakby tutaj będzie tak samo, tak? Czyli jak będziemy pierwszy stworzyć dinozaura, to zawsze jakby robimy w tej samej kolejności. Chwilę czekamy, również niebieskie i zielona zmienią się tutaj w nici DNA. Będziemy mogli przejść do kolejnej stacji. Dobra, już mamy. Zabieramy to oczywiście do siebie. I wychodzimy. Czy też możemy po prostu zabrać, żeby nie robić tutaj sobie bałaganu. Stacja numer 3. Tak, tutaj. Ona nam informuje, że musimy mieć właśnie dwie takie, jedną taką. I bierzemy. Tutaj najłatwiej, jakby można zrobić to w ten sposób. Tak jak widzicie, tam już jest takie jakby mała skamieniałość tutaj o Stygimolocha. Należy wam po prostu pokazać, jak to się wkłada. No, to chciałbym jakby zrobić to po prostu. Chciałbym zrobić to ręcznie. Więc tutaj miałem pewne problemy z tym, ale dajemy. Niebieska,
zielona, czerwona. Wszystkie po kolei musimy wrócić. Nie możemy tutaj użyć niestety, ale tego szybkiego przyniesienia, jak w innych miejscach, ale no, nie jest to do końca nam potrzebne. I ostatnia nić DNA. Pęk. I widzicie, co się tutaj się pojawiło. To jest jakby embrion. O, brakowało mi tego słowa już wcześniej. I ten embrion właśnie wkładamy do inkubatora i z tego embrionu stworzy się nam jajko. Ostatnia miejsce, tak jak słyszeliście. Tam jest węgiel już, my wkładamy ten embrion po prostu i węgiel plus embrion, czyli jakby no inkubator, tak? Węgiel potrzebujemy, żeby było ciepło. I mamy nasze jajko. Jajko z Stygmy Locha. Wejdę sobie, włożę sobie to jajko do swojego podorędzia. Mnie za coś mniej potrzebnego. Dobra. I teraz jak nic pójdę tutaj do wylęgarni dinozaurów. Dobra, zadzywam już, chociaż mimo wszystko fajnie się tu dinozaury wylęgują. I przez długą, długą część gry przychodziłem właśnie zrobić to tutaj. Ale później się okazało, że nie trzeba tego zrobić tu. Jest, nowy dinozaur. Jajo zostało dodane do laboratorium. Piękny, Stygmy Moloch. Stygmy Moloch najpierw jest ten. Jest taki mały, później trochę podrośnie. Dinozaury jakby są w takich dwóch stadiach, tak? Są małe i później są większe. Tak jak widzieliście, pojawiła się informacja, że możemy otworzyć już park jurajski. Tak, mamy jednego dinozaura więcej niż było wcześniej. Wszyscy się cieszą. Tu dostajemy od pana ochroniarza transportową kratę. Tą transportową kratą możemy przenosić wszystkie dinozaury, od małych do największych, każdego jakiego chcemy. I tak samo robimy to z każdym dinozaurem, czyli naciągamy kuszę, musimy dinozaura uśpić, potem jak jest uśpiony, to po prostu cyk cyk i zabieramy go i transportujemy tą kratą. Tak jak mówiłem, nie miejcie oporów, czy mały dinozaur, czy tyranozaur wielki, czy Indominus Rex później jakby, no wszyscy po prostu się pakują do tej kraty idealnie. Ta krata wytrzyma wszystko. Zabrałem go, żeby wam po prostu pokazać, jak to działa. Żebyście widzieli jak to obok po prostu wygląda. Co tu jest? Tutaj powinno pojawić się już nasze jedno jajko. Widzicie? O, jest Stygmy Moloch. Jeden Stygmy Moloch, no miz jest dużo więcej, więc naprawdę czeka was jeszcze sporo zabawy. Dobra, czyli co? Lecimy do Claire i tutaj powiemy jej, że chcemy ten park otworzyć. Mamy już, tak? O, jest to zamknięte, ale można otworzyć. Musimy użyć dźwignię, żeby park otworzyć. Uwaga! Park jest otwarty! O, widzicie, dostałem klucz, bo w sumie teraz właśnie jakby no... Wiąże się to z tym, jak otworzyliśmy park, że tam się różne wskaźniki przesuwają, ale z tego, co zobaczyłem, to najbardziej jakby dostajemy to po prostu różne miejsca. Znaczy, dostaniemy na pewno mapę, której wcześniej nie mieliśmy, więc warto na pewno to zrobić, bo ona jest tak naprawdę pod naszą ręką, tak? Możemy sobie ją włożyć. Ładnie stworzona pod park i teraz po prostu będziemy dostawać misje, tak? Na przykład jakiś dinozaur ucieknie, dostaniemy telefon, że w sektorze trzecim, czyli właśnie żółtym, czerwonym czy niebieskim, w sektorze trzecim, o jest disaster, exhibition damage, czyli coś się zniszczyło, awiarnia uległa zniszczeniu, musimy jechać po prostu ją naprawić, tak? Dobra. Tu nie ma nic, tylko oczywiście helikopterem się prosto lata, ale tylko jak jesteście w pojedynkę. Pamiętajcie, że jak jesteście więcej osób w tym helikopterze grać, na przykład my gramy w czwórkę w ogóle, to wtedy no, jeżeli ja patrzę prosto, a ktoś patrzy na dół albo do góry, to helikopter nie poleci tam gdzie chcecie. Długo walczyłem z tym, dopiero jak sam wsiadłem, to się ukazało, że się udaje. Dobra, widzieliście nad miejscówką, gdzie musimy iść, jest taki balon, się pojawia. To właśnie oznaczenie, gdzie jest po prostu problem, tak? Teraz pokazuję wam po prostu to na szybko, tak? Bo oczywiście no fajnie jest widzieć w ogóle całą awiarnię, ale pokazuję wam, co my potrzebujemy. Potrzebujemy właśnie, żeby zjechać tam na dół i żeby po prostu ją naprawić, tak? Było, że exhibition is damaged, czyli że jest po prostu uszkodzona ekspozycja. Kiedy wylądowaliśmy już na awiarni, no to tak najłatwiej mi było po prostu znaleźć to miejsce, w którym muszę iść, bo sama awiarnia jest całkiem duża, częściej ptaszarnia, więc jakby tak po prostu będzie najbezpieczniej. Widzicie, śledzę ten balon i tam sobie tu zerkam, gdzie mam tak naprawdę dojść i za chwilę ta miejscówka zostanie przeze mnie odkryta. Właśnie po to dostałem ten klucz, będę musiał tego klucz tam użyć, żeby ją naprawić. Już tych misji jest po prostu tutaj kilka. Właśnie w większości coś naprawia, albo trzeba jakiegoś dinozaura na przykład pojmać.
Trzecia jeszcze z wersji, które widziałem, to jest po prostu, że trzeba zagrać z jakimś gościem i on po prostu zrobi coś tam za nas, tak? Na przykład pogoda się psuje, trzeba coś zamknąć, więc jakby tak to wygląda. Jak to naprawić? No nie trzeba wkładać jakichś blogów, tak jak ja próbuję, tylko po prostu wziąć ten klucz i kliknąć w to i to będzie wszystko. Ja tu będę próbował coś tam wykombinować. Zobaczcie. Drugie zdanie. Ekshibicja, w sensie tutaj wybieg jest uszkodzony w sektorze drugim, tak? Dla Gallimimusów. No, średnia sprawa, też właśnie trzeba im pomóc. Widzicie, no to próbuję ogólnie sobie postawiać różne rzeczy z piasku czy z czegoś, ale to po prostu nie o to chodzi. Więc weźcie klucz i naprawdę zróbcie i naprawcie to. Tak jak ja teraz. Dokładnie. Została jeszcze jedna miejscówka do naprawienia. Czyli gdzieś tutaj właśnie w okolicy na pewno będę zobaczył, o widzicie, tam są jakieś iskry idą, czy to jest to miejsce. Szybko naprawiam, bo tam już widziałem pteranodony. Okej. Okay. Jest. Jedna katastrofa została po prostu zażegnana. Teraz jest. Dobra, jeszcze dużo by tu, no dużo po prostu by tu opowiadać. Naprawdę jest tu dużo jeszcze więcej aktywności. Tak widzieliście, no tak naprawdę tylko jednego dinozaura wyhodowałem. Jeszcze nigdzie go nie włożyłem, tak? Nie wiem, zbudowałem sobie tutaj jakieś, że tak powiem, swojego takiego miejsca, tak, gdzie dinozaury chciałbym po prostu hodować. No tych dinozaurów jest dużo więcej, można tworzyć hybrydy, tak jak wspominałem, też można stworzyć po prostu dinozaury w zwykłej formie, w formie kolorowej i w formie fluorescencyjnej. Są jeszcze wiele innych smaczków, które po prostu będę udostępniał w innych filmach, ale tutaj chciałem pokazać jakby to sedno, o którym ja dowiedziałem się dosyć późno, co oczywiście nie wpłynęło na moją frajdę z gry, ale fajnie jakbyście wy już na tym momencie po prostu wiedzieli to, jak to działa. Dzięki, cześć!